Maria Kołodziejska, dyrektorka Suwalskiej Biblioteki Publicznej, gorąco zachęca mieszkańców do udziału w zaplanowanej na najbliższy piątek Nocy Bibliotek. Będzie spotkanie z Pauliną Polcym-Nowacką, która wydała nową książkę dla dzieci. Sama ją ilustrowała i będzie wielka wystawa jej prac, ilustracji do różnych książek i nie tylko do książek. Sama będzie oprowadzała i opowiadała o tej wystawie, o swoich ilustracjach, a są wyjątkowo urocze. Będzie można również kupić tę jej książkę. Będzie taka filmowo-zdjęciowa opowieść Zasłużeni, Zapamiętani i Zapomniani. To jest opowieść o tych Suwalczanach, którzy zmarli czas jakiś temu, ale zasłużyli się dla kultury miasta. Jest to efekt projektu, który organizowany był w naszej bibliotece i częścią tego projektu jest również wystawa, którą będzie można obejrzeć przed biblioteką, czyli też najciekawsze architektonicznie, może najciekawsze nagrobki czy elementy suwalskiego cmentarza. Będzie spotkanie z Franciszkiem Łupińskim. To są wspomnienia o, właśnie to może radiowców zainteresowanie, 50 lat radiowo-telewizyjnego centrum nadawczego Krzemianiucha. Nie dość, że tam pracował przez wiele, wiele lat, to również prowadził taką kronikę działalności tego centrum nadawczego i o tym będzie opowiadał. Dla dzieci oczywiście spotkania z starczykiem Kamishibai, pokaz mody związany z Harry Potterem i czarodziejskiej mody. Na zakończenie wieczoru będzie film dla dzieci, a dla dorosłych koncert Cieni i Barw. To będzie koncert uczniów szkoły muzycznej, tych, którzy grają na gitarze i tych, którzy grają na akordeonie. Jeszcze będzie w międzyczasie tiara przydziału, ale nie będę zdradzała, co to jest. Będą magiczne pudełka. To nie magia, tylko technika. To będzie taki sposób pokazania, w jaki sposób można zrobić własny malutki hologram. No i oczywiście noc bez kar. Drzwi biblioteki oczywiście szeroko otwarte są zawsze, ale na to popołudnie pani Maria zaprasza szczególnie. Zapraszamy wszystkich Suwalczan 8 czerwca. Do biblioteki przy ulicy Emilii Plater, a rozpoczynamy naszą noc bibliotek o godzinie 16:00.